Pani marszałek, panie ministrze, mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, druk sejmowy nr 754. Często się zdarza, że w trakcie pierwszego czytania przedstawiciele klubów składają wnioski o odrzucenie projektu z powodu ich rażących niedociągnięć tych projektów. Ja jestem generalnie przeciwnikiem. Zawsze chcę znaleźć jakiś sens w tym projekcie i zastanowić się w pracach komisji, czy ten projekt się nie da poprawić. Czy nie sposób jest w ciągu 5 minut powiedzieć, że ten projekt jest tak zły, że nie możemy nad nim procedować, tylko trzeba go odrzucić. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że projekt ten budzi szereg moich zasadniczych wątpliwości co do jego zgodności i z zasadami konstytucyjnymi, i z tym, czy on jest w pełni logiczny i wyczerpujący. Przede wszystkim, proszę państwa, do tego przepisu artykułu 681 ze znaczkiem 1, paragraf 1, dodano tylko jedną zasadę, że mówi się tu o zasadzie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania czynszowe wszystkich pełnoletnich stale zamieszkających w danym lokalu osobników, za wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu. Pierwsze pytanie, czy ty pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu to są zstępni najemcy czy pozostałych tych domowników? Po drugie, co to jest pozostający na utrzymaniu? Bo to jest określenie w moim ocenie faktyczne, bo z tego nie wynika, czy ten pozostający na utrzymaniu wynika z jakiegoś obowiązku prawnego, z wyroku alimentacyjnego, czy to jest przykładowo utrzymywanie niepracującego wnuczka przez babcię emerytkę, bo to też będzie zstępny pozostający na utrzymaniu babci emerytki, czy to tylko będą same dzieci studiujące, to jest troszeczkę inna. Możliwość stanów faktycznych jest bardzo bogata, nie dość tego. Mamy jeszcze taką możliwość. Może być dwóch małżonków. Jedno będzie na utrzymaniu drugiego. I on jest, może być zstępnym, bo na przykład najemcą będzie jej mama tego małżonka będącego na utrzymaniu, a już małżonek jej nie będzie zstępnym pozostającym na utrzymaniu, mimo że też nie będzie posiadał dochodów i pracy. Trzecia sprawa. Można być pozostawać na utrzymaniu, posiadając majątek własny. To nie znaczy, że ja posiadam majątek, a jestem na utrzymaniu innych osób. I teraz pytanie, czy ja w tym zakresie nie ponoszę odpowiedzialności za zobowiązania czynszowe, jeżeli mam taką możliwość? Dlatego w mojej ocenie przepis jest nie do końca precyzyjny. Tutaj się nad nim trzeba zastanowić, nad doprecyzowaniem, jeżeli się uda. Jeżeli się uda. W dzisiejszym stanie tej propozycji przepis w moim ocenie jest niedookreślony. Niedookreślony, nie spełnia podstawowego warunku wynikającego z artykułu 2 Konstytucji. Niedookreślony, nie dający się przy pomocy wykładni wyjaśnić i wskazać, jak należy interpretować ten przepis. I dlatego propozycja moja będzie następująca. Skierujmy go do komisji kodyfikacyjnej i jeżeli się uda, podkreślam to, jeżeli się uda poprawić ten przepis w taki sposób, że będzie jasny, precyzyjny, logiczny i dający się przy pomocy wykładni wyinterpretować, kto to są te osoby pozostające na utrzymaniu, kto to są te osoby zstępne w tym zakresie. Ponieważ bycie zstępnym pozostającym na utrzymaniu to jest przez pewien okres czasu, to nie jest stan stały, to może być stan przejściowy.
Dzisiaj mówimy o odpowiedzialności, kiedy kierujemy sprawę do sądu. W chwili obecnej ja jestem bezrobotny, nie pracuję i jestem na utrzymaniu. Za miesiąc już pracuję i mogę te świadczenia ponieść. I mogę te świadczenia ponosić. I w związku z tym pytanie jest zasadnicze. Jeżeli dzisiaj nie mam środków do życia, to komornik, i tu zarzuty takie troszeczkę demagogiczne powiedziałbym, że jak ja studiuję, to komornik przyjdzie i co? I stwierdzi bezskuteczność egzekucji. No, stypendia. W związku z tym będzie bezskuteczna egzekucja. Natomiast zasady solidaryzmu rodziny, domowników mieszkających w tym stałym mieszkaniu wymagają tego, żeby ponosić koszty tych opłat i czynszów, bo w końcu z tego korzystaliśmy. I jeżeli dzisiaj nie mogę zapłacić, to zapłacę w terminie późniejszym, kiedy ten stan bycia na utrzymaniu minie. Natomiast jeżeli my to wyłączymy przepisem ustawowym, to automatycznie mamy sytuację, że on nie będzie w ogóle ponosił odpowiedzialności za to. I dlatego też, mimo tych wielu zastrzeżeń, zwracam się o przekazanie sprawy do Komisji Kodyfikacyjnej i będziemy starali się to poprawić, jak się uda. Dziękuję.